Witamy Państwa w naszym kwietniowym już programie. Kwiecień na pewno w kinie Konesera, jak już Państwo zauważyli, rozpoczął się oscarowo i też oscarowo będzie się, no może nie tyle sam aż na sam koniec oscarowo kończył, ale nagrodowo kończył. I to taki cykl rzeczywiście, i myślę, że Dariusz Romanowski z radością to potwierdzi. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Panie Darku, że kwiecień plecień, ale przeplutł nam Oscary z nagrodami, patrząc na repertuar, bo zaczęło się od Wieloryba. A my dzisiaj mówimy o dwóch filmach, 10 bowiem Fabelmanowie, a później 17 Wszystko, czyli to, co wszystko zgarnęło, wszystko myślę o Oscarach. Powód do radości pewnie dla krytyka i sympatyka tego cyklu, jakim jest Pan. Tak, ale przede wszystkim radość wielka, że wreszcie amerykańska Akademia Filmowa poszła niejako pod prąd. Bałem się, że nagrodzi film dobry, ale tylko dobry. Myślę oczywiście o Fabelmanach wielkiego Stevena Spielberga. Film, który jest, można powiedzieć, poniekąd jego autobiografią, bo on ukazuje w nim swoje dzieciństwo, swoich rodziców, oczywiście pod przybranymi nazwiskami, ale to jednak historia jego życia, narodzin wielkiej fascynacji kinem. To, gdy odkrył nagle, że kamera może być świetnym narzędziem do pokazywania z jednej strony prawdy, ale z drugiej strony fałszu, do czynienia z kogoś bohatera, ale do pokazywania, że ludzie też potrafią być podli, że to miecz obosieczny. Natomiast odkrył Spielberg i pokazuje to świetnie w tym filmie, że kamera to jest też narzędzie pozwalające mu, a nawet nie tyle kamera, co filmy, które dzięki niej powstają, to narzędzie dające władzę. Władzę nad emocjami widzów. I ten moment, gdy to Spielberg odkrywa we wczesnej, bardzo wczesnej młodości, jest myślę tym przełomowym, tym momentem, który zdecyduje o jego zawodowym przyszłym życiu. Zabawka, która w rękach dziecka staje się czymś później niezwykłym, co prowadzi go przez życie, prawda? Wydawałoby się, prawda, jak się to zaczyna. To, co zrobił w światowym kinie, tego mu nikt nie odbierze. Począwszy od debiutu z 71 bodajże roku, Pojedynek na szosie, przez całą serię znakomitych filmów. Szczęki, Imperium Słońca, trylogia Indiana Jonesa, Jurassic Park, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera. Mógłbym tak długo wymieniać kolejne filmy, które historię dziesiątej muzy popychały do przodu. I zauważmy, to są filmy z bardzo, ale to bardzo różnych gatunków. To nie jest tak, że zafiksował się na dramat obyczajowy albo na kino historyczne. On praktycznie każdy film, a zrobił ich w swoim życiu no kilkadziesiąt, umieścił w półce z napisem różnego gatunku. To jest jeden z wielkich magów kina. Mimo swoich 76 lat, on wciąż ma to coś, co potrafi przed kinowy ekran przyciągnąć milionowe rzesze widzów. Drodzy Państwo, Fabelmanowie 10 kwietnia, a zatem dosłownie parę dni zostało na to, żeby się przygotować na ten seans. No a później to co? Crème de la crème, Panie Darku, tydzień później? Tak, film, który zdeklasował rywali nie tylko w oscarowej rozgrywce, ten film, o którym teraz myślę, Wszystko wszędzie naraz, zdobył chyba 75 nagród w tym kończącym się właśnie filmowym sezonie. Nie było drugiego takiego filmu, który ujął i widzów, i krytyków, i specjalistów od kina niezależnego, bo myślę, że ten film właśnie do tego nurtu należy zaliczyć. Kino niezależne, mimo że zrealizowane za środki hollywoodzkie, pewnie wysoki był budżet tego obrazu, natomiast to, co widzimy na ekranie, przez 2 godziny 20 minut wbija w fotel. Wydawać by się mogło, że zmęczymy się tym po 15, 20, góra po 30 minutach. Nie. Przez cały czas trwania filmu czujemy, że rzucamy się na jeszcze głębszą wodę niż przed chwilą, że czasami wskakujemy do basenu bez wody, ale to jest niesamowite doświadczenie. Naprawdę już dawno, bardzo dawno nie czułem w kinie takiej frajdy z oglądanego filmu. Ten film nie spodoba się wszystkim. Jego szybki montaż, jego niesamowite dziwaczne, czasami kuriozalne, surrealistyczne pomysły sprawią, że niektórzy widzowie albo wyjdą z sali, albo będą kiwać przecząco nosami, że to nie ich
ich rodzaj kina. Ja tym filmem jestem zafascynowany, choć pewnie nie dałbym mu aż tylu statuetek jak amerykańscy akademicy. Tak, uważam, że był co najmniej jeszcze jeden lepszy film. Myślę oczywiście o Duchach Nichiren, które wczoraj powtórkowo miały swoją projekcję. Natomiast Wszystko Wszędzie Naraz to też jest bardzo wartościowe kino. To multiversum tylu alternatywnych światów, do których nasza główna bohaterka na co dzień przecież właścicielka podupadającej pralni, zmęczona życiem matka i żona, która z jednej strony wychowuje zbuntowaną nastoletnią córkę, z drugiej strony musi niejako podporządkować się bardzo konserwatywnym oczekiwaniom swojego ojca i to wszystko powoduje, że taka ucieczka do tego alternatywnego świata, w którym nagle jest mistrzynią kung fu, albo znaną gwiazdą filmową, albo piosenkarką, albo uznaną fizyczką, to powoduje, że my widzowie też po wyjściu z kina mamy ochotę, aby nagle tak zatrzymać się w tym naszym życiowym pędzie i wskoczyć do takiego alternatywnego świata, przeżyć przygodę przynajmniej w połowie tak piękną, jaką przeżywa nasza bohaterka. No i też Steven Spielberg w cudzysłowie pojawia się, bo jest jednym z elementów, który łączy ten film. Zresztą na tej ceremonii oscarowej też to było widać, bo przecież ten młody człowiek zagrał u Spielberga. Jak fajnie znowu nam się ta filmowa kamera potoczyła. Skoro jesteśmy przy tym temacie, myślę, że to jest dobry moment na konkurs. Szanowni Państwo, właśnie odtwórca drugoplanowej roli męskiej i laureat Oscara w tej kategorii, Ke Huy Quan, 40 lat temu, jako 12-letni chłopczyk, zagrał w jednym z najsłynniejszych filmów Stevena Spielberga. Rolę pamiętaną mu do dziś. Proszę podać tytuł filmu, o jakim teraz rozmawiamy. No właśnie, więc myślę, że Państwo nie będą mieli żadnych problemów, bo ten element wbrew pozorom stał się bardzo ważnym elementem Oscarowej gali, więc myślę, że Państwo sobie błyskawicznie z tym poradzą. A zatem czas na seans, tak jak już Państwo widzą w napisie @maopolek.pl. Jak zwykle dwie prawidłowe odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez kino Helios. No i nam się to kinowe, panie Darku, dzięki temu to multiversum zamknęło, prawda, w całości. Dariusz Romanowski zapraszał Państwa na projekcję kina Konesera. Dziękuję, panie Darku. Dziękuję pięknie.